Dzień dobry Państwu, witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Nowej Lewicy w dniu bardzo szczególnym, dzień, który jest jednym z najważniejszych dni w każdej kadencji Parlamentu Europejskiego, ale w ogóle instytucji europejskich. Dzisiaj za kilkadziesiąt minut głosowanie w sprawie zaaprobowania bądź nie nowego składu Komisji Europejskiej na kolejne 5 lat. Szanowni Państwo, Nowa Lewica zdecydowanie będzie głosowała za poparciem i udzieleniem takiego swoistego wotum zaufania dla nowej Komisji Europejskiej pod wodzą Ursuli von der Leyen. Oczywiście te dyskusje, te debaty były bardzo burzliwe, także wewnątrz naszej grupy socjalistów i demokratów, przypominam, drugiej co do wielkości frakcji w Parlamencie Europejskim, ale osiągnięte porozumienie pomiędzy proeuropejskimi siłami, socjalistami, demokratami, Europejską Partią Ludową, także liberałami, z takim, powiedziałbym, cichym wsparciem zielonych, dają nam gwarancję i nadzieję na to, że nowa Komisja Europejska będzie realizowała proeuropejski program, będzie działała w tych ramach proeuropejskich i pomimo obecności przedstawiciela skrajnej prawicy w Komisji Europejskiej, w składzie Komisji Europejskiej, wierzymy głęboko, także po tym, co dzisiaj rano powiedziała tutaj w sali plenarnej Ursula von der Leyen, że ten kurs proeuropejski, prodemokratyczny, propraworządnościowy będzie utrzymany. Dla nas, dla Lewicy, dla polskiej Lewicy bardzo ważne będą te obietnice, które złożyła nam Ursula von der Leyen, to znaczy, że będzie realizowała także program prospołeczny. Dla nas, dla Lewicy ważne jest to, że nowa Komisja Europejska nie schodzi z kursu wspierania Ukrainy, nie schodzi z kursu otwartej obrony zasad praworządności, nie schodzi z kursu wzmacniania działań wokół bezpieczeństwa na wielu poziomach, nie schodzi z kursu dotyczącego zachowania zasady praworządności i obrony praworządności w poszczególnych krajach. Nasi przedstawiciele naszej grupy politycznej otrzymali bardzo ważne teki od Zielonego Ładu czy transformacji energetycznej po mieszkalnictwo, po kwestie związane z rynkiem pracy i prawami pracowniczymi. To nam daje nadzieję i to nam daje gwarancję, że ta nowa Komisja Europejska nie zejdzie z tego kursu, który jest ważny także dla Nowej Lewicy, polskiej Nowej Lewicy, jest także ważny dla socjaldemokracji. Będziemy głosowali z czystym sumieniem także dlatego, że w składzie tej nowej Komisji Europejskiej znajduje się Piotr Serafin, polski komisarz zaaprobowany przez odpowiednie komisje, który będzie zajmował się jednym z najważniejszych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej w najbliższych latach, to jest budżetem europejskim, zwalczaniem korupcji czy kwestią administracji. Popieramy komisarza Serafina, popieraliśmy go, wspieraliśmy jego starania o tę kandydaturę i o tę nominację i wierzymy głęboko, że ten polski wkład, polski członek Komisji Europejskiej będzie działał na rzecz także wzmacniania polityk, które ważne są dla polskiej lewicy. Ważne głosowanie i czasy są też niepewne. Wojna w Ukrainie, niepewność co do przyszłej polityki Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o Donalda Trumpa, to wszystko wskazuje na to, że my jako Europa powinniśmy zamknąć ten etap kształtowania instytucjonalnego w Unii Europejskiej i powinniśmy powołać jak najszybciej Komisję Europejską, tak aby jako Unia Europejska, wielka gospodarka, trzecia gospodarka świata, abyśmy mogli od dzisiaj, od jutra stawić czoła tym wszystkim wyzwaniom, które czekają na zewnątrz Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, to nie jest komisja naszych marzeń, to nie jest komisja, na którą patrzymy z takim wielkim pozytywem, ale dajemy jej kredyt zaufania. Jest ona dla nas ważna chociażby po dzisiejszym też wystąpieniu Ursuli von der Leyen, bo jeżeli Ursula von der Leyen w swoim przemówieniu mówi coś, co jest bardzo lewicowe, że na pierwszym miejscu trzeba stawiać człowieka we wszystkich możliwych obszarach, to dla nas jest to dobra wiadomość i będziemy się tego trzymać i będziemy Ursulę von der Leyen z tego rozliczać. Ale dla nas, dla Lewicy, bardzo ważne w tym kształcie Komisji Europejskiej jest również komisarz do spraw mieszkalnictwa i energii. Przypomnę, że to dzięki naszym staraniom, polskiej delegacji i naszych kolegów w socjaldemokracji mamy tego komisarza, jest ta teza i po raz pierwszy będzie tworzony tutaj w Parlamencie Europejskim cały program mieszkalnictwa dla Unii Europejskiej, bo wiemy, że jeżeli chodzi o dostępność mieszkań, to nie tylko Polki i Polacy mają z tym problem, ale również w innych krajach jest to bardzo duży problem, o którym zaczęto w końcu w Parlamencie Europejskim mówić. Dla mnie osobiście ważne jest również to, i cieszę się, że Ursula von der Leyen dzisiaj to powiedziała, że jeżeli mówimy o równouprawnieniu, to mówimy na serio. I ja się przygotowuję do tego i moje koleżanki z mojej partii, że będziemy rozliczać zarówno komisarz do spraw równości, panią Habib, ale również będziemy rozliczać wszystkie dyrektywy, które w zeszłej kadencji Parlamentu Europejskiego zostały tu wdrożone. Chcemy sprawdzić, jak te dyrektywy będą implementowane w innych krajach. Ja oczywiście będę patrzyła na Polskę. Ważne dla nas w tych negocjacjach, o których mówił przed chwilą tutaj Krzysztof Śmiszek, jest również to, że udało nam się w zeszłym tygodniu do kompetencji właśnie komisarz do spraw równości wrzucić wszystkie kwestie związane z prawami kobiet. To jest naprawdę nasz sukces, nasz upór. My z Komisji FEM, z Komisji Socjaldemokratów bardzo mocno o to zabiegałyśmy i cieszę się, że to się w końcu wydarzyło. Wszyscy czekamy tutaj naprawdę bardzo serio na to, żeby w końcu zacząć pracować i ważne jest to, żeby dzisiaj ta komisja została przegłosowana. Mam nadzieję, liczymy na to, że dostanie jednak duży mandat, ale również mamy nadzieję, że nasi koledzy z Europejskiej Partii Ludowej nie będą wchodzili w relacje bliższe z radykalnymi partiami tutaj w Parlamencie Europejskim. To jest jeden z naszych warunków tego porozumienia, które podpisaliśmy w zeszłym tygodniu. To jest dla nas ważne, bo dla nas ważna jest Europa, która jest zbudowana na wartościach demokratycznych, proeuropejskich, wartościach, które liczy się człowiek, a nie Europa, w której kogoś się zostawia w tyle. Już nie chcę wchodzić w szczegóły, jeżeli chodzi o partie radykalne, ale nie ma na to naszej zgody i będziemy wytykać wszystkie relacje bliższe czy dalsze z radykalną prawicą po to, żeby pokazać, co jest ważne, a czego powinniśmy się bać. No i szanowni Państwo, podsumowując dzisiaj, to jest ważny dzień. Ja myślę, że w Polsce już może nie czuć tych emocji, ale tutaj możemy powiedzieć jasno, otwieramy nowy rozdział historii Europy. Dzisiaj bardzo ważny wybór dotyczący de facto rządu Unii Europejskiej, przed którym będzie bardzo poważne zadanie. Żyjemy w bardzo trudnych czasach, szanowni Państwo, i dzisiaj podejmiemy decyzję strategiczną. Strategiczną z tego punktu widzenia, że powstaje Koalicja Odpowiedzialności, Demokratyczna Koalicja Bezpieczeństwa Europy. Koalicja, która jest alternatywą dla potencjalnej koalicji, która tutaj mogła powstać, antyeuropejskiej, antydemokratycznej, antyukraińskiej i w dużej części, szanowni Państwo, mogłaby to być także koalicja antypolska. Dlatego jako Lewica podjęliśmy się tej odpowiedzialności i podobnie jak w Polsce, w podobnej kompozycji zresztą, tworzymy tutaj dzisiaj koalicję demokratyczną, proeuropejską, koalicję odpowiedzialności. Koalicję złożoną z trzech ugrupowań. Centroprawicy, liberałów i centrolewicy. Dokładnie tak jak w Polsce. To jest to wielkie podobieństwo z sytuacją w Polsce i podobnie, z podobnymi wartościami. Dlaczego to jest ważne? Szanowni Państwo, proszę sobie wyobrazić, a były przecież tutaj też była taka możliwość, że powstałaby tutaj koalicja złożona z partii prawicowych, skrajnie prawicowych, partii eurosceptycznych i antyukraińskich. Dzisiaj byłoby to ogromne niebezpieczeństwo i dla Polski, i dla Europy. Dlatego Lewica, biorąc pod uwagę także sytuację geopolityczną, sytuację związaną z wyborami w Stanach Zjednoczonych, zdecydowała się wejść do tej trudnej, przecież Państwo wiecie, koalicji pod wodzą pani Ursuli von der Leyen. Dlatego będziemy patrzyli na ręce, będziemy obserwowali, co się dzieje, ale nie zejdziemy z naszych priorytetów. Jeśli chodzi o nasze priorytety, tutaj zostało powiedziane, ja dodam, że naszym priorytetem będzie także kwestia Ukrainy. Tego, żeby Ukraina była nadal wspierana przez Unię Europejską i państwa członkowskie. Jeszcze więcej i jeszcze bardziej. Będziemy wspierali także polską prezydencję. To polska prezydencja, szanowni Państwo, otworzy ten nowy rozdział Unii Europejskiej, bo de facto nowa Komisja Europejska rozpocznie swoją pracę od polskiej prezydencji. Nie możemy się doczekać jako grupa S&D polskiej prezydencji także dlatego, że dzisiaj tę prezydencję dzierżą Węgrzy, co do których, jak Państwo wiecie, mamy wiele wątpliwości, jeśli chodzi o ich funkcjonowanie w tej rzeczywistości państw i struktur demokratycznych. Dlatego polska prezydencja będzie niezwykle ważna. Ta komisja będzie też ważna, jeśli chodzi o środki unijne. Szanowni Państwo, będziemy pisali tutaj z tą komisją nowy rozdział dla Polski, jeśli chodzi o nową perspektywę finansową. Dlatego ważne jest, żeby nasi komisarze, było to powiedziane, byli w tej komisji, żeby ta wrażliwość na problemy człowieka, na ochronę zdrowia, nowa dziedzina przecież funkcjonowania Unii Europejskiej, na kwestie bezpieczeństwa, obronności, nowa dziedzina funkcjonowania Unii Europejskiej, kwestie mieszkalnictwa, równości, ekologii, także odpowiednio zostały potraktowane i znalazły się na to pieniądze. My jako polska delegacja, my jako grupa lewicy centrowej w Parlamencie Europejskim będziemy tego wszystkiego pilnować. Nowy rozdział, trzymamy kciuki za nową komisję, wszystko wskazuje na to, że zostanie wybrana, jest większość do wyboru nowej komisji i bardzo się cieszymy, bo każdy dzień zwłoki, jeśli chodzi o opóźnienie w tej sprawie, to radość Putina, radość antydemokratów. Nie możemy im dawać takiego prezentu. Musimy być odpowiedzialni, dlatego dzisiaj będziemy głosowali za nową Komisją Europejską.